siedzibie portu Gdynia odbyła się piąta konferencja dotycząca bezpiecznego żeglowania, organizowana przez Pomorski Związek Żeglarski we współpracy z Komisją Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego. Tym razem były omawiane przypadki, które się zdarzyły w całej historii Polskiego Związku Żeglarskiego, zostały omówione i łącznie z tym, jakie wnioski z nich wyciągnięto, co się zmieniło w zasadach bezpiecznego żeglowania, tak aby żeglarze zgromadzeni z całej Polski mogli planować spokojne, bezpieczne rejsy na kolejny sezon. Powinno się więcej trochę mówić o tym, jak zapobiegać, czyli o tym, jak się przygotować i personalnie, i przygotować technicznie do tego, żeby sobie poradzić w najtrudniejszych warunkach. I myślę, że to jest taki wniosek ogólny z konferencji. Tego typu konferencje są jak najbardziej potrzebne. To jest kwestia nie tylko, nazwijmy to, dydaktyki, czyli przedstawiania czegoś, prezentowania czy uczenia, ale także i kwestia wymiany doświadczeń. Sprawy bezpieczeństwa na morzu, a w szczególności bezpieczeństwa żeglarskiego, uzyskują jakiś taki głośny rezonans tylko wtedy, kiedy zdarzy się bardzo poważne nieszczęście. Stare powiedzenie mówi, że nauki nigdy dosyć, a najlepiej uczyć się na błędach i oczywiście najmniej kosztują te cudze błędy. Przyjechałem na konferencję bezpieczeństwa z Inowrocławia. Głównym motywem zainteresowania tą konferencją jest to, że uprawiam żeglarstwo morskie. Jestem sam sternikiem morskim, pływam po Bałtyku, również po Adriatyku. Tematyka potencjalnych katastrof bardzo mnie interesuje, ponieważ jest to rzecz, którą każdy żeglarz chce uniknąć. Warto posłuchać o tym, co się zdarzyło innym, żeby uniknąć takich rzeczy na przyszłość i również osobiście, żeby nie być konfrontowany z takimi sytuacjami. Ja szczególnie upodobałem sobie żeglowanie w zimnych rejonach, tych najdalszych rejonach globu, czyli albo w głębokiej Arktyce gdzieś tam, albo na dalekiej Antarktydzie, wokół przylotka Hort. W rejonach nie dość, że trudnych, ale też mało zaludnionych, w związku z tym bardzo istotne tam są właśnie aspekty ratownicze. Każdy moment, kiedy mogę pogłębić swoją wiedzę żeglarską, taką właśnie pod kątem ratowniczym, i każda możliwość, tak jak tutaj, spotkania się z prelegentami, zawodowcami, ludźmi, którzy pracują zawodowo w SAR-ze, w ratownictwie morskim, czy orzekają potem w tych sprawach, jest to jedna z niewielu możliwości, kiedy my możemy tych wypadków w przyszłości uniknąć. Płynąłem dwukrotnie świat, samotnie, w tym raz non-stop, na małym łódce. No i zawsze było tak naprawdę bezpiecznie. To nigdy nie było sytuacji takiej stricte podbramkowej, gdzie człowiek zastanawia się, czy nie uruchamiać akcji ratunkowej. No ale to też wynika jakby z przygotowań zawsze wcześniej. To jest tak jak w sporcie. Powinieneś więcej po to wylać na treningu niż na zawodach. Przyjechałem na tą konferencję, głównie tata mnie zachęcił, żeby tak jakby zobaczyć, co mogę robić lepiej, o co mogę jeszcze bardziej zadbać, co jakby, na co zwrócić uwagę przy żeglowaniu, po prostu, żeby nauczyć się, jak żeglować bezpiecznie i dla mnie, i dla moich znajomych. Na morzu jest podobnie jak chyba jak w lotnictwie, to znaczy mamy wypadki, które są spowodowane może niedoskonałością sprzętu lub jakimiś wadami ukrytymi, a są również wypadki, które są spowodowane przez ludzi i przez złe przygotowanie sprzętu. Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tych wypadków technicznych doszło, musimy dojść do wniosku, że tak naprawdę u źródeł, u podstaw tych wypadków leży ludzkie zaniedbania, leży ludzka oszczędność, nie chcę powiedzieć skąpstwo, brak roztropności. Organizowanie konferencji dotyczącej bezpiecznego żeglowania jest dla zarówno Pomorskiego Związku Żeglarskiego, jak i dla Polskiego swego rodzaju obowiązkiem, ponieważ te typu organizacje mogą zgromadzić zarówno tych, którzy wygłoszą ciekawe prelekcje, podzielą się swoimi doświadczeniami, jak i uczestników, którzy z tego skorzystają. I to jest swego rodzaju statutowy obowiązek wynikający już z życia tych organizacji. I oby takich spotkań było jak najwięcej w tak licznym, czy nawet mniejszym gronie, ale jest to cenne, żeby to się ciągle odbywało.